Natomiast w fazie 1/16 Bydgoszczanie pokonali na wyjeździe Mieszko Gniezno i to jest drugie oczywiście wyjazdowe zwycięstwo, a więc jakie rozwiązanie mają na to szczecinianie? Wychodzą na to spotkanie w składzie Bugański, Jurczak, Jączyk, Jakubiak, trzech zawodników za panowania trenera Gerarda Juszczaka. Teraz podobne rozwiązanie przyjmuje Żebrowski. Tymczasem szansa dla FC Bydgoszcz i mamy pierwszą bramkę, a jej strzelcem grający z numerem 21 Marcin Zużydło. Adam Jączyk oddał piłkę bramkarzowi rywali. Będzie groźnie szansa na drugiego gola dla FC Bydgoszcz i jest Marcin Zużydło, zdobywa swoją drugą bramkę. Bramek jaki mamy w futsalu, samo ciało zawodnika może w bardzo wielu sytuacjach uratować zespół przed stratą bramki. Tymczasem nie udało się uratować, jest 3-0, a strzelcem gola Marcin Wanat, drugi najlepszy strzelec. Ale mamy od razu bardzo szybką odpowiedź. Mateusz Jakubiak, 3-1. Tak przegrywał spotkanie w rzutach karnych w Zduńskiej Woli. No, spore emocje wówczas, no, bo ważyło się mistrzostwo. I mamy czwartą bramkę dla Bydgoszczan i to po stałym fragmencie gry. Teraz pretensje Jakubik do Lasika, Lasik do Jakubiaka. Ostatecznie nie to jest ważne. Ważne jest to, że Krzysztof Wasiak, najlepszy strzelec drużyny FC Bydgoszcz, podwyższa... Już Marek Bugański jako piąty gracz z pola na parkiecie. Kubik. Kubik, uderzenie, jeszcze odbita piłka od Rafała... Przepraszam, od Arkadiusza Piskorskiego. I mamy 4-2, a więc otworzyć sobie drogę do bramki, choć całkiem nieźle bronią gracze z Bydgoszczy. Będzie groźnie. Wanat, pusta bramka, jeszcze na drugą stronę i gol! 5-2. Marcin Zużydło znów podwyższa wynik tego spotkania. Znów FC. Ależ mamy bramkę, wszyscy schylili się przed piłką i szósty gol dla drużyny FC Bydgoszcz. Bramka bramkarza Piotra Świetlika, uchylili się tam. Błędy są niewybaczalne, tak jak i te przy zmianie. No i chyba już mamy dwóch ćwierćfinalistów. Marcin Wanat podwyższa na 7-2. Jestem naprawdę... Debiutuje, że być może nie dogra, nie pojechali do Białegostoku. Gdzieś padały głosy, że bardzo amatorsko zorganizowane to wszystko w Bydgoszczy, ale fakt jest taki, że jak na razie znakomicie sobie radzą z Pogonią, która co prawda zdobywa trzecią bramkę. Michał Kubik pokonuje Piotra Świetlika. Kilku dogodnych sytuacji, grając niemal cały czas w przewadze. No i nie mogą na pewno z wysoko podniesionymi głowami schodzić szczecinianie. Mogą za to zrobić to gracze FC Bydgoszcz, którzy są sensacyjnym ćwierćfinalistą halowego Pucharu Polski.